Dojechalim. A tak oto tu wygląda. Po 10 godzinach spędzonych w samochodzie swoją podróż zaczynamy w prowincji Udine, w okolicy której rozciąga się potężny masyw Jof di Montasio. Podchodząc pod Ferratę, dochodzi do nas, jak żywa jest ta kraina. Spotykamy świstaki, kozice alpejskie, a nawet sępy, które na żywo wyglądają na zdecydowanie większe niż na zdjęciach. Co to k***a jest? Już to jest paręset metrów. To widać za moimi plecami. Nie mam bladego pojęcia, jak się to nazywa. Po włosku nie powtórzę. Tam była piękna ferratka. Gdzieś tam. Potem całe górę my przeskoczyli. I z drugiej strony przyszli. Fajna trasa. Trudno, ale fajna. Po 10 godzinach i grubo przeszło kilometrze przewyższeń docieramy do Refugio Giacomo di Brazza, gdzie spędzamy noc. Po 13 godzinach snu widoczki mamy zacne po 6 rano. Dzień drugi, posiłek. A za nami, przed nami i zewsząd takie widoczki. Po odespaniu Jofa wyruszamy do naszego głównego celu, magicznych Dolomitów. W drodze robimy sobie jeszcze krótką przerwę na posiłek. W takich miejscach nawet żarcie z puszki smakuje dobrze. Następnie zmierzamy do Królowej Włoskich Dolomitów, gdzie pogoda wita nas tak.
Cortina to urokliwe miasteczko leżące w samym sercu Dolomitów. W 1956 roku zorganizowano tu Igrzyska Olimpijskie, a miasto zaczęło przyciągać rzesze turystów, narciarzy i alpinistów. Tutaj mamy taką tam rzeczkę. Chyba popadało w górę. Po szybkich zakupach uciekamy przed deszczem do namiotu, gdzie spędzamy noc przed wyprawą na nasz pierwszy trzytysięcznik w Dolomitach. Boże, co to kuźwa jest? Kilometr w górę. Niesamowite. Tam idziemy. Monika na pewno by ci się podobało. Góra zaskakuje nas już na samym początku. Galerią del Castelletto prowadzi nas do półkilometrowego tunelu wykopanego przez Włochów w trakcie I wojny światowej. Jego pokonanie to dla nas dobre 30 minut ostro w górę. Wchodząc na przełączkę Castelletto, naszym oczom ukazuje się masyw Fanes, górujący nad doliną Travenanzes. Chwilę później zaczyna się Ferrata Lipel, oceniana na trudność CD, co znaczy, że do łatwych nie należy. Trzeba się liczyć ze sporą ekspozycją i 3-4 godzinną wspinaczką. Czym wyżej jesteśmy, tym trudniej się robi. Fizycznie. I psychicznie. Przed ostatnią ścianą w drodze na szczyt dowiaduję się, jak wybitnym sportowcem jestem. Według mojego zegarka znajduję się na wysokości przelotowej Jumbo Jetta, wyżej niż kiedykolwiek byli Kukuczka, Messner, Hillary czy Norgay. Ale to nie pierwszy raz, kiedy mój sprzęt postanawia zakrzywiać rzeczywistość. Kiedyś dowiedziałem się, że mój rower może śmiało konkurować z każdym Ferrari. Przed szczytem witają nas pierwsze promienie słońca od wielu godzin. Godzin spędzonych w dających w kość pionowych ścianach.
Chciałem ściągnąć rękawiczki, bo bym nie wlazł. Tu jesteśmy. Na szczycie. Tu jest krzyż. Teraz już wiadomo. A tam co wszędzie? Wszędzie. Ze szczytu schodzimy już łatwym, nie posiadającym trudności technicznych szlakiem, który prowadzi nas prosto do schroniska Giosani Atti. Yo, Pia Cola. To jest niespotykane. Fuflu z Heinekena. To jest nasze lokum ekskluzywne. To jest nasz ekskluzywny pojazd. Tu mieszkają fajni ludzie, którzy nas krzesełkami poczęstowali. Tam mieszka fajne starsze małżeństwo, które nas stolikiem poczęstowało. Także ludzie pierwsza klasa. Następnego dnia wyruszamy w stronę masywu Cristallo, gdzie wyciągiem docieramy do schroniska Sonforca. Stąd czeka nas żmudne podejście do wyłączonego z użytku schroniska Guido Lorenzi. Po kilku chwilach przerwy uderzamy na jedną z najpopularniejszych ferat Dolomitów. Ivano di Bona ciągnie się wzdłuż grani Zurlon, głównego grzbietu masywu Cristallo. Droga została oddana do ruchu turystycznego w 1970 roku, a jej nazwa pochodzi od wspinacza, który zginął na Cristallo zaledwie 2 lata wcześniej. Wiem, że nie ma tragedii. Tragedia, co teraz mam zrobić? Powiem ci całkiem szczerze, jestem zesrany. Totalnie. Jezus Maria, jak tu jest przepaść. Ja pierdzielę.
zbudowania w I wojnie światowej prawdopodobnie. Schodząc spotykamy naszych rodaków i po krótkiej wymianie zdań ruszamy dalej pięknym wąwozem. Droga nie obfituje już w większe trudności techniczne, jednak trzeba uważać na piark, który lubi wyjeżdżać spod butów. Mając świadomość, że to nasz ostatni dzień w tej strzelistej krainie wapiennych słupów, delektujemy się pojawiającą się coraz częściej zielenią. Pasmo Dolomitów to 220 szczytów. Po kilku dniach ciągłych wędrówek, zdobyciu 3000 i przejściu kilku ferat, jestem pewny, że jeszcze kiedyś wrócimy do tej skamieniałej rafy koralowej pramorza Tetys sprzed 250 milionów lat. To właśnie wtedy zderzyły się tutaj płyty adriatycka i eurazjatycka, tworząc ten niezwykły krajobraz alpejski. Dzięki temu wydarzeniu powstały najpiękniejsze góry Europy, które mieliśmy okazję kilka dni podziwiać.